Cześć, witaj w kolejnej, czwartej lekcji kursu improwizowania. Nie wiem, ile tych lekcji będzie, pewnie będzie dużo. W poprzedniej mówiliśmy sobie o tym, że improwizowanie na jednym dźwięku. I skończyliśmy też na tym, że improwizowanie na jednym dźwięku nie za bardzo się sprowadza do tworzenia melodii. Bardziej do rytmów, prawda? Na przykład. Teraz skupimy się na cwaj dźwięków, cwaj dźwiękos, na dwóch dźwiękach. Przyjmijmy sobie znowu, że gramy na piątym i siódmym progu, struna czwarta. Raz, dwa, trzy, cztery, dźwięk G i A. G, gis, A, czyli G, A. Jak to mogłoby wyglądać? Na przykład. Coś takiego. Używałem teraz odległości sekundy wielkiej, czyli to są dwa półtony. G, gis, A. Prawda? Dwóch dźwięków tak położonych. Dwa progi dalej. Spróbujmy sobie teraz zrobić coś takiego, że o interwałach to pewnie sobie powiemy albo w następnym, w którejś lekcji tego kursu, albo gdzieś indziej może sobie wyłowić. Spróbujmy sobie zrobić, że użyjemy, możemy używać różnych innych dźwięków. Na przykład struna czwarta na piątym progu, struna trzecia na trzecim. To jest tercja mała. Już słychać na uszko, że takie... Trochę smutne, bo tercja wielka brzmi tak. Już brzmi, słychać na łóżko, a weselej tak. Tercja wielka po prostu brzmi bardziej wesoło, no jakby wzniośle, no tak jakby bardziej optymistycznie. Dobra, to nie mówimy teraz tej lekcji na temat interwałów. Czyli, ale tu już można powiedzieć, zacznę sobie od smutnego interwału, będzie trochę smutnego. Zacznę od weselszego, będzie troszeczkę weselej, będzie troszeczkę bardziej tak dynamiczniej. I mamy tych różnych dwóch dźwięków, które zagramy, mamy naprawdę do dyspozycji już mnóstwo, prawda? Teraz możemy, o nie, mam tu dźwięk. Już się zaczyna coś tworzyć, widzisz, mam dwa dźwięki, pierwsza rzecz i połączenie rytmu. Już się zaczyna coś dziać. Mówiłem tutaj o tym tercji małej, prawda? Struna trzecia na trzecim progu, struna czwarta na piątym progu. I spróbujmy teraz poimprowizować na tym. Oczywiście możemy dodawać dynamikę, czyli mocniejsze uderzenie, słabsze uderzenie. To już zaczyna nam troszeczkę budować napięcie, prawda? A teraz spróbujmy sobie zrobić tak, że przesunę sobie tą tercję małą, przesunę sobie troszeczkę dalej i połączę ten motyw tu, co gram, z dokładnie tym samym układem palców, niekoniecznie ten sam motyw. Thank you.
zaczyna coś dziać, mam do dyspozycji cztery dźwięki, które, tam coś jeszcze ubarwiam, dodaję. No ale na tym improwizacja polega, prawda, że coś tam dodajemy, coś tworzymy. Więc twoim zadaniem teraz będzie, bo oczywiście, zaraz to powiem, oczywiście tych dwóch dźwięków możesz używać różnych. Nie musisz koniecznie używać tych, co tutaj użyłem, tercji małej. Ona po prostu tworzy już jakby na tym wybrzmieniu, które słyszymy, tworzy już jakąś, powiedzmy, jakąś myśl muzyczną, jakąś ściśle określoną emocję, można tak powiedzieć. O, ściśle określoną emocję, którą możemy już po prostu zacząć używać. Oczywiście ty możesz spróbować sobie zrobić inne układy, na przykład kwintę. I przesuwać się również o różne odległości. Tu nie trzymamy się teraz zasad skali, ani dźwięków ze skali. Po prostu na różne odległości się przesuwaj. Ale myślę, że warto spróbować nawet tkwić w jednym miejscu. Potęgowało. Dobra, twoje zadanie będzie stworzyć 5 takich różnych riffów powtarzanych. Oczywiście bardzo chętnie zobaczę i posłucham, bo tutaj nikt się nie będzie śmiał, nikt się nie będzie krytykował. Tu po prostu chodzi o luźne tworzenie, o wspólną zabawę, ale też naukę, żeby coś już zacząć rozkminiać. Zastanawia mnie ta kratka tam, czy tam nie ma jakiegoś potwora w tej kratce, nie widać tam żadnej mordy. Czyli stworzenie 5 takich różnych rytmów, melodycznych rytmów, prawda? Żeby spróbować rozkminić i oczywiście łapanie w różnych miejscach. Żeby to porozkminiać, bo to zaczyna troszeczkę powoli otwierać oczy, że niekoniecznie muszę śmigać po gryfie, żeby jakieś improwizacje tworzyć, prawda? To jest bardzo istotne. I otwiera nam umysł do improwizowania, do rozkminiania, do tworzenia melodii. Więc widzimy się w następnej lekcji. Tymczasem Borem Lasem, pa, pa.